Kilka rzeczy w Polsce wydaje się być nadzwyczajnie oczywistych. Jedną z tych najbardziej oczywistych rzeczy jest to, że mamy ogromne obciążenia podatkowe pracy. Praca w Polsce jest dobrem luksusowym, opodatkowanym bardzo mocno, stąd tak duże różnice pomiędzy tym, co ludzie zarabiają brutto, a co na koniec mogą wydać w sklepach, czyli wynagrodzeniami netto. Tutaj ta trzydziestokrotność jest jednym tylko z przykładów działania, które ma jeszcze bardziej opodatkować. Pracę. Musimy rozłożyć y, tę sprawę na dwa elementy. Pierwszy jest taki, że to jest w całości szkodliwe dla pracodawców, dla pracowników przede wszystkim i dla ich motywacji. Ludzie nie pracują po to, żeby mieć szansę zapłacić kolejne podatki, daniny, składki czy cokolwiek takiego, tylko po to, żeby kupić coś e, głównie swoim rodzinom, i to jest dla nich motywująca rzecz. Druga rzecz to jest odwlekanie tego, tego w czasie. I tu możemy powiedzieć, że w przypadku każdej, dosłownie każdej nowej ustawy, po prostu potrzebny jest czas, żeby się do niej dostosować. W związku z powyższym, za każdym razem musimy mieć odpowiedni czas do tego, żeby wszystko zaplanować jeszcze raz, zabudżetować jeszcze raz. To jest bardzo precyzyjny i do, bardzo delikatny też mechanizm. Więc za każdym razem potrzebujemy jak, jakiegoś, jakiegoś wakacjoletnis na to, żeby się po prostu przygotować. E, natomiast w tym przypadku akurat nie mówimy o tym, że jest potrzebne przygotowanie się, tylko to jest po prostu zły pomysł.